dyrektywa unijna RODO weszła właśnie w życie. No i ona dotyczy wielu obszarów, ale dotyczy także na przykład drukowania w firmie dokumentów. Tak jest, wszystko się zgadza. Dotyczy i drukowania, i skanowania. Dotyczy generalnie obiegu informacji, obiegu dokumentów, obiegu danych użytkowników czy klientów banków w codziennym, powiedzmy, życiu bankowym. Ale mówimy tu tylko o bankach, czy mówimy także o wszystkich firmach, które, w których są różnego rodzaju informacje o klientach danej firmy? Dokładnie, dotyczy, jest to pojęcie bardzo szerokie, dotyczy wszelkiej obróbki danych osobowych. W takim razie, co się zmieni w funkcjonowaniu zwykłego przedsiębiorstwa, które no, dysponuje danymi swoich klientów? I mówimy tutaj o procesie drukowania informacji. Co się zmieni? Dyrektywa RODO nakłada na firmy, na przedsiębiorstwa wymóg ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnymi wytycznymi, które są załączone w dyrektywie. Generalnie chodzi o zbieranie, przetwarzanie i archiwizowanie dokumentów. Jeżeli chodzi o zakres drukowania, skanowania, tutaj rozmawiamy, wchodzą również urządzenia drukujące, skanujące, które pełnią rolę, powiedzmy, łącznika między światem analogowym a cyfrowym i w tym momencie firma musi postępować zgodnie z zarządzeniami administratora danych osobowych, który dla danego przedsiębiorstwa wyznacza, jakie warunki musi spełnić, aby dane użytkowników były w pełni zabezpieczone. Do tej pory mieliśmy w firmach taką sytuację, że często drukarki stały na korytarzu, pracownicy firmy drukowali dokumenty z danymi klientów, no i po jakimś czasie, po godzinie czy po 15 minutach dopiero te dokumenty wyjmowali z drukarki. Czy teraz po wejściu RODO w życie taka sytuacja jest dopuszczalna? Generalnie niedopuszczalne jest, żeby dokumenty z danymi osobowymi leżały sobie niepilnowane z dostępem ogólnym w ogólnie dostępnym miejscu. Natomiast nie wyklucza to użytkowania urządzeń dla całych grup roboczych, które stoją w centralnym miejscu, powiedzmy, firmy czy w jakimś osobnym pomieszczeniu. Rozwiązaniem tego typu, czy możemy rozwiązać tego typu problem poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, czy to wbudowanych w urządzenia drukujące, typu na przykład wydruk poufny, który wymusza na nadanie plikowi PIN-u i w tym momencie użytkownik musi podejść do urządzenia, odszukać swój plik, wprowadzić PIN, dopiero w tym momencie urządzenie podejmuje pracę. Nie jest podejmowana praca automatycznie w momencie, kiedy klikamy drukuj. Drugim rozwiązaniem jest jeszcze lepiej, jeszcze bardziej zabezpieczającym użytkownika przed utratą danych osobowych jest oprogramowanie do wydruku podążającego do kontroli kosztów. W tym momencie użytkownik drukuje w rozwiązaniach epsonowskich na serwer, czy na najlepiej zabezpieczony komputer w firmie, plik, który jest potrzebny i w tym momencie może podejść do dowolnego urządzenia w firmie, to nie musi być najbliższe, to może być to, które jemu jest wygodniej, zalogować się, zidentyfikować i w tym momencie urządzenie odpytuje serwer o plik, który dana osoba puściła do druku, dopiero w tym momencie odczytuje te dane z serwera i zaczyna drukować. Także dane są w pełni pozabezpieczane, ponieważ urządzenie samo nie podejmuje pracy, a plik znajduje się na serwerze i tak jak mamy zabezpieczony serwer w firmie, tak mamy zabezpieczony nasz plik z danymi. Było też tak, że urządzenia, drukarki pamiętały to, co miały wydrukować. Rozumiem, że teraz to będzie niemożliwe. Taka drukarka nie powinna pamiętać tego zadania, które miała do wykonania, nie powinna pamiętać dokumentu, który miała wydrukować. W każdym razie powinno być bardzo mocno ograniczone. Epson tego problemu nie ma, ponieważ nie ma w urządzeniach nawet dużych, które mają szybkość drukowania 100 stron na minutę, dysków, które są dostępne dla użytkownika. Tak jak przed chwilą powiedziałem, wszystkie dane w urządzeniach czy w urządzeniach epsonowskich są przechowywane na serwerze. I urządzenie odpytuje serwer dopiero w momencie, kiedy użytkownik podejdzie do urządzenia, się zidentyfikuje, także wiemy kto, co, kiedy, gdzie drukował i dopiero w tym momencie urządzenie odpytuje serwer. Natomiast dane automatycznie są usuwane z dysku, który tam znajduje się, aczkolwiek nie jest dostępny dla użytkownika w momencie, kiedy skończymy proces drukowania.
No tak, ale rozwiązanie może być też to, żeby zrezygnować z tych drukarek centralnych, tylko po prostu przy każdym komputerze każdego pracownika ustawić drukarkę i po prostu pracownik drukuje na drukarce, która stoi przy jego komputerze, mając cały czas pełną kontrolę nad dokumentami, które wychodzą z drukarki. I wtedy też, jak to rozumiem, dyrektywa RODO jest spełniona. Znaczy, wszystko zależy od sposobu użytkowania urządzeń. Jeżeli generalnie rozróżniamy urządzenia konsumenckie i biznesowe. Urządzenia biznesowe są urządzeniami zarządzalnymi, gdzie oprócz samej klasy urządzeń, gdzie są instalowane lepsze, wydajniejsze części, mamy również dużo bogatszy soft, który potrafi zarządzać urządzeniem i kontrolować, co się na urządzeniu dzieje. Przy rozwiązaniach małych, stanowiskowych często taki soft po prostu nie działa, czy nie funkcjonuje. I to, że mamy urządzenie stanowiskowe, to dalej nie wiemy, co osoba przy danym stanowisku, czy nie oznacza, że będziemy wiedzieli, co osoba przy danym stanowisku będzie drukowała. Także jeżeli chodzi o firmy, o banki, o wszelkie maści instytucje państwowe czy sektor publiczny, drukując dokumenty biznesowe z danymi wrażliwymi, zalecane jest, aby urządzenia posiadały możliwość kontroli nad wydrukami, żebyśmy mogli w przyszłości przy ewentualnych problemach czy jakichś sytuacjach niewyjaśnionych móc wrócić do danej sytuacji i odtworzyć, co się w tym momencie działo. Także zalecane jest, aby stosować urządzenia, które są adekwatne dla danego segmentu rynku. Nie mieszać urządzeń konsumenckich z biznesowymi, stosować urządzenia biznesowe, które zapewniają dużo lepszą, dużo głębszą, dużo pełniejszą ochronę niż urządzenia konsumenckie. Rozumiem. A często jest niestety tak, że w firmach funkcjonują urządzenia konsumenckie, które są po prostu tańsze. Niestety cena nie zawsze przekłada się na jakość, a w przyszłości może mieć dużo większe konsekwencje, niż nam się wydaje na początku.